Siemano, w tym filmiku pokażę Wam, jakie runy zbudować na Ani. Zapraszam do oglądania. A więc tak, na Ani ja bym brał, tak jak nam tutaj poleca gierka, po prostu elektryzację. To zależy od Waszych dyspozycji, czy wolecie z czarnoksięstwem pod tutaj opaskę przepływu many, czy całkowite skupienie, czy pod inspirację z ciasteczkiem i zaginającym czasem tonikiem, czyli wolicie mieć po prostu, no to są bardzo podobne tak naprawdę do siebie drzewka, ale tak, dlaczego w ogóle elektryzację? No elektryzację bardzo fajnie się nabija na Ani, kiedy już zdestynujemy sobie przeciwnika, no i fajnie po prostu ten piorunek uderza w przeciwnika. Czas poniżej pasa, no zadawanie obrażeń z ograniczonymi ruchami lub możliwością działania sprawia no więcej damage'a, a Ani się opiera tak naprawdę na stunach. Kolekcja gajek oczu, no to no te wardy nie są nam jakoś super potrzebne. No i super łowca, no my chcemy mieć naszego tutaj Tibersa dosyć często. No i to tyle, jeśli chodzi o runy na Ani. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli chcecie zobaczyć więcej run, na czym polegają runy, do jakich postaci, jakie runy, to zapraszam Was na następne filmiki. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!